Cześć, witaj się na kanale, przed nas na kolejny unboxowy haul. Tym razem mam rzeczy troszkę droższe niż ostatnio. Ostatnio pokazywałam taką ogromną pakę ciuchów z takich, to jest w ogóle chyba z opatrzenia do lumpeksu. Kupiłam 10 kg ubrań. Możecie zacząć, link wam wrzucałam, że jeszcze nie widzieliście tego filmiku. Nie wiem, czy się szczególnie opłacało, ale fajnie się to wszystko otwierało. Także jeżeli macie ochotę obejrzeć taką wielką pakę, niespodziankę z ciuchami używanymi, no to was zapraszam do tamtego filmiku. A tutaj wam pokażę rzeczy droższe tym razem, bo wydałam prawie 100 zł w lumpeksie, co jak dla mnie jest dosyć sporo, bo ja zazwyczaj kupuję takie rzeczy w te ostatnie dni, gdzie one kosztują od 2 do 5 zł, w zależności od lumpeksu. Także na moje zwyczaje to jest trochę więcej niż zazwyczaj. Aczkolwiek powiem wam, że mam fajne rzeczy i bardzo dużo rzeczy. Mam sporo ciuchów dla siebie i dla mojej siostry. Miałam coś dla mojej mamy, czasem mam też coś dla mojej mamy, ale tym razem nie, no i mam dwie rzeczy do domu. Najpierw wam pokażę te rzeczy do domu. I tutaj ciuchy dokładnie wam nie powiem, bo brałam je na dwa razy. Także nie powiem wam dokładnie, który kosztował, ale tutaj wam powiem te rzeczy do domu. Bo to brałam taką, nie wiem, szkatułkę, chciałam powiedzieć, a to jest większa, taka skrzyneczka w sumie, to jest skrzyneczka. Ona ma tutaj to rozwalone z tyłu zapięcie, ale to się da na zapięcie zawiasy, ale to się da naprawić, bo tutaj jak widać ona jest chyba nieużywana, bo ma jeszcze jakieś tam resztki takie właśnie drewna niedokończone. Ale ogólnie mi się bardzo spodobała, tylko tak, nie wiem, czy ją zostawić taką, czy ją pomalować, bo podoba mi się taka, ale do mieszkania bardziej by mi pasowała cała biała, bo mam dużo białych właśnie rzeczy w mieszkaniu. No i tak jak ja mam nie za duże to mieszkanie, to powiem wam, że lepiej wygląda takie, lepiej wyglądają moim zdaniem takie jednolite kolory, bo taki większy porządek jest, taki większy ład się wydaje, więc chyba jednak mam wszystko ją pomaluję, bo i tak jest ładna, ale jednak kusi mnie ją pomalować, bo tak się bardziej wtopi w tą resztę rzeczy i nie będzie, że tak dużo tego wszystkiego jest i tak chyba jednak ją pomaluję. Myślę, że za 10 zł właśnie pomimo tutaj tej wady, to i tak się opłaca. I tak, wzięłam jeszcze do domu taką poszywkę i tutaj już włożyłam w nią koc dokładnie, bo ja często właśnie takie różne poduszki traktuję i jako przechowalnia właśnie kocy, bo to jest dosyć miękkie wtedy i wiecie, wygodne, a też to jest fajna opcja, jak jest małe mieszkanie, żeby po prostu przetrzymywać jakąś czy zapasową pościel. Pościel to może bardziej się pognie, to niekoniecznie, ale właśnie z ogóle wkładam tutaj koce. Zasłony i firany, bo to też jest coś takiego, co wtedy, wiecie, pomoczę i powieszę, jeżeli będę chciała od nowa po prostu powiesić, bo wiadomo, że to się pognie. I tak, z jednej strony są takie owieczki, jakiś włos mi się przyczepił, z jednej strony są takie owieczki, to one mi się tak średnio podobają, powiem wam szczerze, znaczy są ładne takie owieczki z plamek, ale bardziej mi się podoba ta strona właśnie, bo tak mi dosyć pasuje ta szarość, dosyć to jest miłe, zapłaciłam za tą poszewkę 6 zł. Ta strona też jest bardzo miła, ale tak jak mówię, no te plamki tak mi szczególnie się jakoś nie podobają. Także myślę, że cena taka normalna nawet za tą poszewkę, nie szczególnie okazyjna, ale mi się spodobała, więc sobie ją wzięłam. No i teraz wam pokażę te rzeczy. W ogóle cały czas mi ten jeden włos tutaj z przodu leci, do przodu. I tak, wzięłam taką spódniczkę. To będzie dla mojej siostry, więc nie będę wam już na sobie pokazywała, bo ja w nim nawet nie wejdę. Znaczy może jakoś tak bardzo nosiła, na to by było śmieszne. I to jest rozmiar 32 i z H&M-u. Trochę mi się tutaj pogięło, ale nie jest pogięta od za ciepłej wody czy coś, po prostu ją nie powiesiłam na wieszak, ona mnie troszeczkę leżała i tak ją, wiecie, jakoś tak się pogięła. No ale całkiem taka okej, zwykła, czarna spódniczka. No i kolejna rzecz dla mojej siostry, która mi się strasznie podoba i tylko dlatego jest dla mojej siostry, bo ja bym w nią nie weszła. W ogóle jakoś tak mi te wieszaki czuję, zaraz polecą. Także nie wystraszcie się, postaram się to wyciąć, jak będzie nagle takie taki hałas, zobaczcie, ona jest prześliczna ta sukienka. Ona ma piękny kolor, taki szmaragdowej zieleni. Widzę na podglądzie, że nawet ten kolor mi się wygląda tak samo. Także może zobaczycie go w identycznym kolorze, bo czasami z zielonym to jest trudne, ale ona jest przepiękna, zobaczcie. Znaczy, mi się bardzo podoba, spójrzcie, z takim tutaj gorsetowym. Aż tak się postaram wam to pokazać, no bo ja w nią nie wejdę niestety, a strasznie mi się podoba. Że moja siostra ma szczęście, bo nie oddałabym jej. Zdecydowanie gdybym w nią weszła, bo uwielbiam ten odcień zieleni. Skinka mi się ogólnie podoba, ale po prostu uwielbiam ten odcień zieleni, a jego aż tak dużo nie ma w sklepach niestety. Także tą sukienkę wziąłam do mojej siostry i tamtą spódniczkę. I teraz reszta rzeczy już jest dla mnie. I wziąłam sobie taką sukienkę z Zary. Znaczy to jest w sumie połowa sukienki, bo ona powinna mieć podszewkę, bo ona jest lekko prześwitująca. Nie wiem, czy w sumie będzie widać, jak wam w ten sposób pokażę. Ale nawet to nie problem, wiecie. Ona była lżejsza dzięki temu akurat. Czarną taką sukienkę, która jest dla mnie podszewką, bo mam taką właśnie sukienkę tak szczynie. Widać mnie? Chyba aż tak nie. Ale wydaje mi się, że powinna być jakaś podszewka, bo to będzie widać tak na takie, wiecie, mocniejsze światło. I to jest Zara XS, tak jak mówiłam, że Zara. No taka jest prosta sukieneczka w kwiaty. Ja wam ją oczywiście pokażę na sobie. I tak jak mówiłam, to ją nosiła z podszewką. I nawet nie wiem, czy nie jest z jakimś paskiem, bo akurat
wolę rzeczy takie bardziej dopasowane w pasie. Ale tak ona wygląda całkiem fajnie i to jest na pewno poliester, ale jeszcze się upewnię, bo tak w dotyku czy jest taki typowy materiał. Ale nie ma metki. W sumie się nie dziwię, bo... A nie, patrzcie, jest coś. Jest tylko coś takiego. Nie ma, taka króciutka, nie ma takiej tej zwykłej, ale się nie dziwię, bo nie wiem, mam wrażenie, że Zara robi takie aż wręcz mini książeczki przy tych ciuchach, więc to jest marka, z której ja z reguły wycinam tak samo metki. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że ja tak to układam na poduszkę, taką wieżę tutaj robię, ale dobra. Może to wszystko nie poleci. No i tak, mam jeszcze takie, wzięłam, właśnie wzięłam je dla siebie, ale nie wiem, czy ja nie oddam jednak mimo wszystko ich siostrze. Buchu, rozmiar 36. Taki kombinezon, nie pokażę wam go tutaj trzymając w ręku, bo tak to bez sensu. On strasznie mi się spodobał, ten wzór, kolor, ale tak nie wiem, jak ja się będę w nim czuła, bo te spodenki są, ta część spodenkowa jest taka naprawdę króciutka. I tak się trochę zastanawiam, powiem wam szczerze, a wydaje mi się to góra hiszpanka. Nie wiem, tak się waham, pokażę wam na sobie to ocenicie, czy sobie zostawię, czy nie. Bo tak mi się spodobał, ale nie jestem w pełni przekonana do niego, więc mówię, no waham się, ale naprawdę jest ładny, więc dajcie znać, co wy o nim myślicie. Kolejna rzecz jest to taka sukienka satynowa. Ona jest bardzo ładna, wydaje mi się, że na pewno przy na jedno ramię, wydaje mi się. I tak ja będę próbowała zużyć, bo wiecie co, ona z tyłu ma mnóstwo sznureczków, jest taka tutaj wiązana, plątana i one były rozwiązane. I tak ciężko mi było dojść do tego, w jaki sposób je zaplątać od nowa, ale chyba już to ogarnęłam, chyba być to w ten sposób. Ale naprawdę mi się spodoba. Taka prosta, satynowa, tutaj marszczona z jednej strony. Właśnie ją wzięłam dla siebie. I co mi się bardzo podoba, to tutaj z przodu na biuście jest dwukrotnie ten materiał założony. Także fajnie, bo nie będzie się jakoś na wszystko strasznie odznaczało. Z boku ma zamek. Taka, wiecie, mała czarna, można powiedzieć. I to jest tak, 95% poliester, 5% elastan, to jest rozmiar 32, ale mam wrażenie, że ona wypada większa trochę jednak mimo wszystko. Czy teraz tak jak ją trzymam, to może nie, ale zobaczcie ją na mnie, jak założę, że wcale nie jest taka malutka, jak się wydaje. Ale tak, no taka, wiecie, mała czarna, spodobała mi się też. Myślę, że akurat ta sukienka to jest coś, za co mniej zapłaciłam z tych wszystkich rzeczy. No ale, no nie wiem, wszystko było na dwa wyjścia, także nie wiem dokładnie, ile jaka rzecz kosztowała, tylko się mogę domyślać mniej więcej. No i wzięłam jeszcze taką czarną sukieneczkę, ona jest bardzo krótka, to jest ogólnie rozmiar 32, ale ona miała być chyba ogólnie szersza, bo jeszcze nawet ja mam luz w niej. Taka bardziej oversize'owa, a na mnie ona jest za krótka, ale wiedziałam to na początku. Także nie wiem, czy widać, on jest taki wytłaczany wzór, jakby róż chciałam powiedzieć. Róż w sumie, bo widać, że są róże. No i chcę ją, ja sobie właśnie wzięłam do szczytu, ma rozcięcie, także dla mnie to jako sukienka było zdecydowanie za krótkie, pomimo że mamy 60, ale tutaj ją nawet mierzyłam, bo tych innych rzeczy nie mierzyłam, właśnie tą sukienkę mierzyłam, ona zdecydowanie za wysoko ma też to rozcięcie, ale ją wzięłam tak z założenia właśnie, że to będzie taki top, że po prostu założyłam to jakąś spódnicę i tak właśnie jakichś takich czarnych topów fajnych mi brakuje, więc jest nawet fajnie, bo tutaj wejdzie spokojnie w spódnicę, nie będzie jakoś się wysuwało, będzie to bardziej długie. I to mi się nie dziwi, jakby to była wiskoza. Tak, 100% wiskoza. Udało mi się coś, wiecie, zgadnąć. Czysty taki top z H&M-u, to jest ogólnie rozmiar dziecięcy na 1,52 m, ale ona jest dosyć szeroka i po prostu zwykły crop top na mnie. Wygląda to po prostu na mnie jak zwykły crop top, ta bluzeczka taka. W sumie to chciałam być biało-miętowa, to jest taka szałwiowa w sumie, biało-szałwiowa bardziej ta bluzeczka. Taki, wiecie, zwykły crop top, tak właśnie jakiegoś jaśniejszego mi brakowało, do jakichś białych spodenek na przykład, do czegoś takiego i tak. Właśnie, brakowało mi to, udało mi się trafić, a z ogóle takich kolorowych bluzeczek letnich to jest mnóstwo. I tak, tą bluzkę wzięłam, nie wiedziałam się, czy dla mojej siostry, czy dla mnie, ale w sumie no jest dla mnie nawet trochę szeroka, więc dla mojej siostry będzie na pewno za duża. Ale strasznie mi się spodobała, zobaczcie, taka satynowa, fioletowa. Ten materiał trochę mniej się błyszczy, niż tutaj się wydaje na kamerze, bo tutaj jednak ja mam tu postawione dwie lampy, bo jest już ciemno. Ale naprawdę mi się spodoba, trochę mówię szeroka. Spróbuję ją z jakimś paskiem, ale jeżeli i tak będzie trochę z tyłu wisiało, to po prostu ją jakoś zwężę, bo naprawdę mi się spodobała ta sukienka. I mówię, no nie jest aż tak błyszcząca, jak tu się wydaje, zobaczcie ją na mnie. Ale naprawdę mówię, no tak mi wpadło w oko od razu, jak ją tylko zobaczyłam. Z długim rękawem, też w sumie fajnie, bo teraz to już większość sukienek w lumpkach ma krótki rękaw. Takie typowo letnie są, a tu jeszcze mi się udało coś z długim trafić, także też fajnie, by jednak u nas, w naszym klimacie częściej nosimy rzeczy z długim rękawem. No i to wszystko w sumie. Myślałam, że mam tak dużo tych rzeczy, ale tak szybko wam pokazałam, także koniec. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam was też na mój Instagram w opisie. No i zobaczymy się w następnych filmikach. Cześć!